Witam wszystkich ponownie. Dziś ciasto ze śliwkami, tym razem drożdżówka, serowa, z twarogiem, bo czemu nie? Coś innego. Pyszne ciasto do kawy, na co dzień. Szczególnie teraz, kiedy śliwki są takie pyszne. Polecam i zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Przygotowanie naszego ciasta zaczynamy tradycyjnie od zrobienia roszczynu z drożdży. Potrzebujemy do tego 200 ml ciepłego mleka, 2 łyżki cukru, 30 g świeżych drożdży, wkruszamy, 'Mam przygotowaną również mąkę już do mojego ciasta, jest jej 600 g. Odbiorę sobie do roszczynu już 2 łyżki. Mieszam wszystko. Nakryję ściereczką i odstawię na około 10-15 minut, niech zaczyn zacznie rosnąć. Drożdże już wyrosły. Możemy teraz robić ciasto dalej. Mam tutaj jedno całe jajko i 3 żółtka. Przerzucę je do misy robota. Dodam jeszcze kolejne 2 łyżki cukru. Do jajek dodam kostkę białego sera, 250 g. U mnie jest pół tłusty. Dodaję również pozostałą mąkę, w sumie było jej 600 g. Miękkie masło, 70 g, to jest masło w temperaturze pokojowej. I roszczyn z drożdży. I wyrabiamy gładkie ciasto. Przez kilka minut. Aż wszystko dobrze i dokładnie się połączy. Ciasto wyrobione. Podsypujemy je mąką po wierzchu. Ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy na około 1 godzinę, żeby wyrosło. Ciasto pięknie wyrosło. Możemy je troszeczkę zagnieść jeszcze w misce. Delikatnie. Posypać mąką, jeśli się jeszcze trochę lepi, i wyłożyć na blaszkę. U mnie blaszka ma 35 na 25 cm i wyłożyłam sobie ją wcześniej papierem do pieczenia. Musimy rozciągnąć ciasto na całą powierzchnię. Przykrywamy i odstawiamy jeszcze na 30 minut, żeby sobie troszkę podrosło. Śliwki przekrajamy na połówki i zabieramy pestkę. Przygotujemy teraz kruszonkę. Musimy wymieszać ze sobą 40 g zimnego masła, 80 g mąki pszennej i 3 łyżki cukru. Musimy wymieszać to dokładnie i rozgnieść między palcami, tak żeby powstała nam konsystencja kruszonki. I kruszonka gotowa. Możemy kończyć nasze ciasto. Układamy na cieście śliwki z górą do dołu. Jedna obok drugiej. Lekko je dociskamy do ciasta. Śliwki ułożone, na wierzch sypiemy kruszonkę. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni góra-dół i będziemy piekli około 45 minut. I gotowe!
Ciasto jest mało słodkie, więc jeśli chcecie, możecie posypać po wierzchu cukrem pudrem lub nawet zrobić lukier. Ja sypię cukrem pudrem, już pokrojone. Jest jeszcze ciepłe, ale nie mogę się doczekać. Ciasto zostaje dłużej wilgotne dzięki dodaniu sera i jest pyszne. Uwielbiam ciasta ze śliwkami. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!